Co to znaczy podjąć to wyzwanie do świętości? Co to znaczy żyć życiem eucharystycznym? Odpowiedź jest prosta, równocześnie niezwykle. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy nadawali naszemu życiu właśnie ów eucharystyczny wymiar, abyśmy byli świadkami Jego miłości. Abyśmy, jak to pięknie mówił i przeżył we własnym życiu błogosławiony ksiądz Stefan Frydlichowski, współuczestniczyli w ofierze Chrystusa. Bez wątpienia całe kapłańskie życie błogosławionego księdza Wicka było naznaczone wielką miłością do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pragnął z Nim przebywać i pragnął jak najwięcej ludzi prowadzić do tego źródła życia. Jeszcze jako młody wikariusz cieszył się, kiedy z okazji misji świętych parafianie gremialnie przyjmowali Jezusa w komunii świętej. Z wielką żarliwością i oddaniem pomagał im przygotować się na to spotkanie w posłudze konfesjonału i kierownictwa duchowego. To pragnienie towarzyszyło mu nieustannie. Wtedy, kiedy był kapelanem biskupa i w tej rodzinie biskupiej, w domu biskupim, on był tym świadkiem obecności Chrystusa. On był tym, który promował modlitwy i który z wielką atencją odnosił się do ludzi, którzy tam mieszkali. Bardzo często niedoświadczającymi zaufania, czy w nich dostrzec Chrystusa. To pragnienie odprowadzenia ludzi do Chrystusa było obecne i w Wejherowie, która była jego pierwszą placówką, a potem w Toruniu, w parafii Najświętszej Marii Panny, a potem na wszystkich etapach swojej drogi więziennej, bo traktował każdy z obozów jako parafię, jako misję, którą Bóg mu powierzał, aby tam właśnie był obecny i uobecniał dobrego pasterza w Runkach. Jak wielu w tym piekle było świadków dobra, jak wielu ludzi pomimo upodleń i kierowanych pod ich adresem aktów bestialstwa zachowało godność i zdolność kochania innych. Jak wielu świętych, znanych i anonimowych jaśniało w mrokach nocy, wojny i prześladowań blaskiem łaski i świętości, stając się umocnieniem dla współwięźniów, bo oni tam potrafili dostrzec obecność Chrystusa. I myślę, że to, drodzy bracia i siostry, jest dla nas wielką lekcją i wielkim wyzwaniem. No właśnie ta zdolność dostrzegania, percepcji, dostrzegania obecności Chrystusa w naszym życiu. Myślę, że o wielu rzeczywistościach można wątpić. Ale Chrystus, który wybrał drogę ofiary swojego życia, oddania swojego życia za nas na krzyżu, nie pozostawia nam wątpliwości. Tam, gdzie jest krzyż, tam, gdzie jest człowiek cierpiący, tam jest On. Bóg obecny, solidarny z człowiekiem. I myślę, że to jest ważna lekcja, którą możemy wynieść właśnie z tego naszego dzisiejszego spotkania z błogosławionym. Służby, logikę oddania siebie w darze drugiemu człowiekowi, to nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach możemy wyjść zwycięsko, broniąc naszego człowieczeństwa i wzrastając w świętości, kochał Chrystusa obecnego w Eucharystii. To właśnie ta Jego miłość i pragnienie Boga były dla Niego, były siłą Jego apostolatu. Często mawiał, że kapłan powinien być jak monstrancja, piękne wyrażenie. Z jego życia powinna emanować obecność Boga. On sam był tego świadkiem i przykładem. Uobecniał Chrystusa życiem i dobrym przykładem i świadectwem prawdy. To ta obecność, której doświadczał, była światłem odbijającym się w jego duszy, bijącym z jego oblicza i czyniła go żywą monstrancją. On nie mógł żyć bez Eucharystii. Już w forcie VII toruńskim, tu niedaleko, a potem także w Sztutowie, Wicek był animatorem życia religijnego.